Biuro Spraw Wewnętrznych podlega Policji, tak samo Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej podlega komendantom głównym tych formacji. To oni mają wgląd materiały, do materiału, do wyników działań tych formacji, które nazywane są często policją w policji, tak? Nie minister spraw wewnętrznych. Teraz chcemy uzyskać dostęp do tych informacji, a także przejąć nadzór nad Biurem Spraw Wewnętrznych, bezpośredni nadzór ministra poprzez inspektora nadzoru wewnętrznego, po to, żeby ustanowić wreszcie po wielu latach prawdziwy, rzetelny, cywilny nadzór nad policją i innymi służbami. Dotąd ten nadzór niestety z powodów prawnych właśnie jest dosyć iluzoryczny. Oczywiście w zakresie, w którym jest to możliwe, reagujemy, jak Państwo chyba widzicie, jednoznacznie i czytelnie, ale chcemy mieć rzeczywiście głębszy wgląd w to wszystko, co robi policja, robi inne służby i temu służy ta ustawa. Nie żadnej inwigilacji, jak to twierdzi opozycja, tylko właśnie urealnieniu nadzoru, cywilnego nadzoru ministra spraw wewnętrznych, który odpowiada za nadzór nad służbami, nad policją i innymi formacjami mundurowymi. Serdecznie panu dziękuję. Dziękuję. Panie ministrze, jeszcze krótko o zjednoczeniu opozycji możemy, bo przed chwilą odbyła się taka wspólna konferencja prasowa przedstawicieli różnych środowisk, SLD, Platforma, PSL, kto mnie tu szturka, Platforma Nowoczesna, Komitet Obrony Demokracji, będą wspólne obchody 11 listopada, będą być może wspólni kandydaci. Myśli pan, że się uda? Nie słyszałem tej konferencji, nie słyszałem tych zapewnień. Myślę, że się nie uda. Zbyt wiele różni poszczególne nurty opozycji. Ich może wspólną cechą jest atakowanie Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich dobrych zmian, które Prawo i Sprawiedliwość, nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza. To ich łączy, ale pomysłu na Polskę nie mają żadnego. Ale każdy nie ma tego pomysłu, każdy z nich na swój sposób, więc nie sądzę, żeby się potrafili zjednoczyć. No ale nie chcę komentować tego, czego nie słyszałem. Jak pan obserwuje to, co dzieje się między Rafałem Trzaskowskim a Pawłem Rawiejem? Platforma ogłasza swojego kandydata, Nowoczesna mówi, że mamy Pawła Rawieja i nie ma tego wielkiej wspólnoty. Jakoś szczególnie tego nie obserwuję i nie przeżywam, panie redaktorze. Jak pan się może domyślić, ale jeżeli już pan o to pyta, to właśnie punkt pierwszy. Proszę zobaczyć, czy powtórzyć moją odpowiedź na pierwsze pytanie. Właśnie to świadczy o tym, że opozycja się nie potrafi ze sobą porozumieć. I w tym nie ma nic dziwnego, bo każda z tych partii ma swoje cele, swoje spojrzenie na rzeczywistość polityczną, samorządową, gospodarczą. W tym nie ma czegoś nadzwyczajnego, ale w związku z tym to oczekiwanie, że się opozycja zjednoczy, jest takie trochę, powiedziałbym, nie do końca zrozumiałe, bo jeszcze się nie zdarzyło chyba nigdy w demokracji 27-letniej, żeby powstała jakaś trwała koalicja w opozycji. I myślę, że mamy to samo właśnie dzisiaj. Ale mnie to oczywiście nie martwi. Im bardziej opozycja jest rozproszona, tym jest słabsza. To oczywiste, więc pewnie w ich interesie leżałaby konsolidacja. Ale niezależnie od tego, czy będzie tej opozycji więcej czy mniej, to ona przede wszystkim nie ma absolutnie racji w tym sporze, który prowadzi, bo idzie pod prąd oczekiwanym przez społeczeństwo zmianom, a te zmiany my wprowadzamy. Panie ministrze, czy pan dostał jakiekolwiek informacje o wydarzeniu w Rzeszowie? Tam przed sądem rejonowym doszło do podpalenia mężczyzny. Czy pan ma informacje, czy to ma jakikolwiek kontekst polityczny, czy to jest nieszczęśliwy wypadek? Czy pan dostał jakiekolwiek informacje o stanie chociażby tej osoby? Tak, mamy mało informacji, więc bym przestrzegał pana redaktora i wszystkich przed wyciąganiem jakichś dalej idących wniosków. Ja tylko pytam, nie wyciągam wniosków. Sam ich nie wyciągam i daleki jestem od tego. Za mało mamy wiedzy. Informacja jest taka, że rzeczywiście nastąpiło samo podpalenie. Na razie policja za mało wie, żeby to w jakikolwiek sposób ocenić. Wiemy tylko, że stan zdrowia, nie wiem jak to jest na tę chwilę, kiedy rozmawiamy, bo to się zapewne też zmienia, jest bardzo trudny, bo poparzenia są szacowane przez lekarzy na około 90%. To praktycznie jest sytuacja bardzo tragiczna. Czy cokolwiek znaleziono przy tym mężczyźnie? Bo już są środowiska, są osoby, które łączą to z tym podpaleniem przed Pałacem Kultury. No przestrzegałbym przed tym, naprawdę proszę tego nie czynić. Najpierw trzeba wyjaśnić sprawę do końca, jakie były przyczyny, okoliczności, powody, a potem jakiekolwiek wnioski z tego wyciągać. Tego typu wnioski są na pewno dzisiaj nieuprawnione. Znaleziono zwęglony telefon,
i z tego, co dowiedziałem się wchodząc do Sejmu, jakieś szczątki dowodu osobistego, ale to za mało, żeby o czymkolwiek orzekać. Panie ministrze, to mam jeszcze inne pytanie. Jak przebiega łatanie tej dziury, jeśli chodzi o etaty w policji? Bo pojawiają się informacje, że no te 6 tysięcy ciągle etatów brakuje. Nie, panie redaktorze, na koniec roku 2016 dzięki naszym takim konsekwentnym, co miesiąc ponawianym wysiłkom, naszym, czyli MSWiA, kierownictwa resortu, ale także kierownictwa Komendy Głównej i komendantów wojewódzkich, liczba wakatów w policji zmniejszyła się do najniższej historycznie wielkości 2,32%. Nie było tak od 15 lat. Teraz, gdybyśmy porównywali liczbę etatów, które są w policji i liczbę zatrudnionych funkcjonariuszy, to wyglądałoby nieco inaczej, dlatego że zwiększyliśmy od 2017 roku o 1000 etatów limit etatów w policji. Krótko mówiąc, odzyskaliśmy 1000 etatów, które zabrała kiedyś koalicja PO-PSL. Zabrała 3000, oddała 2000, po prostu wtedy pozostał jakby no w tej sferze odebranej, tak? Czyli było mniej etatów. Więc dzisiaj te porównania dają nieco inne wyniki, ale robimy wszystko. To nie zmienia oczywiście pozytywnego obrazu, bo tylko jest więcej etatów, czyli więcej trzeba przyjąć funkcjonariuszy, ale zobaczymy, jakim procentem, jaką liczbą zamknie się rok 2017. Porównamy to do tego starego limitu etatowego, czyli 102 309, bo tak było dotąd. Teraz jest 103 309 etatów, ale nabór trwa, więc do końca, do grudnia będą przyjmowani nowi policjanci i podsumujemy na koniec roku, zobaczymy, jak to wygląda. Są województwa z naboru? Są województwa, gdzie z naborem jest większy kłopot i są takie, gdzie jest kłopot mniejszy. Na wschodzie Polski jest więcej chętnych, którzy spełniają parametry, warunki wymagane. Na zachodzie, w centrum jest tym znacznie gorzej, ale wciąż się zgłasza do policji, przecież na te miejsca ogłaszane dużo więcej kandydatów niż jest miejsc. To nie jest tak, że jest więcej miejsc niż kandydatów. Jeżeli ktoś takie wnioski wyciąga, to są wnioski nieprawdziwe. Czy jestem zadowolony? Panie redaktorze, no, w ramach nadzoru robią wszystko na co dzień przez rozmowy z komendantami, komendantem głównym i komendantami wojewódzkimi, także bezpośrednio z nimi właśnie, żeby ich motywować do tego, żeby podejmowali intensywne czynności. Robi to komendant główny także wobec komendantów wojewódzkich, komendanta stołecznego. Robię to też ja, robi to kierownictwo resortu po to, żeby nie ustawać w wysiłkach, żeby promować policję, zachęcać do pracy w policji. Ale policja nie funkcjonuje w oderwaniu, nie funkcjonuje na bezludnej wyspie. Jest mniejsze bezrobocie, historycznie najmniejsze z ostatnich 27 lat. 6,8 za ostatni policzony miesiąc, czy na koniec ostatniego miesiąca, nie za miesiąc, tylko na koniec ostatniego policzonego miesiąca, tak, zamkniętego. Więc to jest najniższe bezrobocie z całego ćwierćwiecza. Czyli że policja nie jest tak atrakcyjna już, tak? No, siłą rzeczy inne sektory gospodarki, życia społecznego i inne instytucje kuszą też młodych ludzi, żeby podejmować w nich pracę. Podnosimy atrakcyjność służby w policji i innych formacjach. Temu służy program modernizacji, temu służą podwyżki. Jedna miała miejsce od 2017 roku, jak wiemy, druga będzie miała miejsce od 2019 roku, a po drodze jeszcze w 2018 będziemy mieli podwyżki dla najniżej uposażonych grup policjantów. To nie było przewidywane, to jest możliwe dzięki lepszym wpływom do budżetu, dzięki temu, że więcej podatków wpływa z VAT-u. Było tu dużo nieuczciwości, jak wiemy. Budżet jest w lepszej kondycji, zakładamy, zakłada także minister finansów. On przede wszystkim, że będzie on miał lepszą kondycję, tenże budżet w roku 2018, więc prowadzimy też te podwyżki dla tych grup od drugiej do czwartej, najniższych grup, w tym dla policjantów dzielnicowych. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o kwoty, to nie chciałbym w tej chwili podawać, ale to będą dodane do podwyżek z modernizacji razem łącznie kwoty motywujące jednak do podejmowania służby w policji. Także powinna służyć chęci podejmowania służby w policji i innych formacjach dobra opinia społeczna. Policja ma dobrą ocenę, Straż Pożarna ma tradycyjnie dobrą ocenę, policja teraz w ostatnim czasie, w ostatnich dwóch latach ma też bardzo wysoką ocenę. Sprawa wrocławska trochę zachwiała.
te oceny, ale na szczęście społeczeństwo nie uległo takiej dezinformacji prowadzonej przez niektóre media. Panie redaktorze. Nie wiem, dlaczego pan na mnie patrzy. No tak, pan jest najbliżej po prostu i stoi pan na wprost. Myślę, że wszystkie informacje, które podaliśmy, skoro już wracamy do tego, pozwoliły panu wyciągnąć odpowiednie konsekwencje. Jakoś nie słyszałem, żeby pan wtedy zaprzeczał. Nie, ja nie mówię o informacjach. Informacje oczywiście są cenne. Myślę o komentarzach bardziej, ale zostawmy. Więc powróciło to wszystko do wysokiej oceny. Wiąże się to też z tym, że Polacy uważają, że w Polsce, i uważają słusznie, bo to potwierdzają fakty, jest bezpiecznie. Ponad 80%, dużo ponad 80%, nawet 89% Polaków uważa, że jest bezpiecznie w Polsce, że żyje się bezpiecznie. Zresztą jak porównujemy to, co się dzieje na zachodzie Europy, nawet u sąsiadów i w Polsce, to możemy być z tego i zadowoleni, i dumni, i być pełni optymizmu, choć nad tym trzeba wciąż czuwać, bo to nic nie jest dane raz na zawsze oczywiście. Takie bezpieczeństwo zewnętrzne, tak bezpieczeństwo wewnętrzne. No ale także jest ważnym wskaźnikiem to, że około 95% Polaków, obywateli, czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Temu służą różne programy, temu służy praca prewencyjna policji, temu służą dzielnicowi, temu służy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która się pięknie rozwija, jest to bardzo ważny instrument, dobre narzędzie. No i coraz lepsza postawa policjantów. Tutaj państwo pytali się przed chwilą o te trudne sytuacje, o takie przypadki, które wymagają napiętnowania, wymagają twardej reakcji. Ta twarda reakcja zawsze jest i będzie, no ale na szczęście i Bogu Najwyższemu dzięki, to się zdarza bardzo rzadko, tylko to jest bardzo głośne zawsze. No trudno się dziwić, że to budzi zainteresowanie, ale też bym prosił o sprawiedliwą ocenę tego, że to są przypadki jednostkowe, na które zawsze będziemy reagować mocno jednoznacznie, a całe formacje pracują dobrze, pracują ofiarnie. Ta praca, zresztą ta służba, nawet nie praca, jest także niebezpieczna dla samych funkcjonariuszy. Codziennie słyszymy o różnych przypadkach związanych z zagrożeniami i dla strażaków wykonujących swoje obowiązki służbowe, i dla policjantów, więc trzeba dla nich mieć szacunek, trzeba o nich dbać, dbamy o nich, trzeba wzmacniać ich wynagrodzenia, żeby ta służba była konkurencyjna wobec innych miejsc pracy. I trzeba dawać im narzędzia coraz lepsze w postaci nowoczesnego wyposażenia, sprzętu, uzbrojenia, tak żeby te instrumenty, które potrzebują służby, aby wykonywać swoje zadania w sposób efektywny, były jak najlepsze. Panie ministrze, jak chciałem wrócić do wyborów samorządowych, czy jest już jakaś decyzja, bo czy się bliżej decyzji, kto stanie w szranki z Rafałem Trzaskowską, czy Patryk Jaki, czy Stanisław Karczewski? Nie ma decyzji jeszcze Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. Nie jesteśmy jeszcze jakoś tak mocno przyciskani czasem. W swoim czasie, kiedy będzie to już potrzebne, a myślę, że nawet trochę wcześniej, to będzie potrzebne, ogłosimy tę kandydaturę. To jest bardzo ważne miejsce, Warszawa, stolica Polski. Na pewno wystawimy dobrego kandydata. A wracając do spraw policyjnych, panie ministrze, jaka jest sytuacja kadrowa, jeśli chodzi o kierownictwo garnizonu stołecznego? Jakie są kulisy dymisji inspektora Kubickiego? Państwo znacie wszystko, nic tu nowego nie ma. Ani czegoś nadzwyczajnego. Pan komendant Kubicki złożył rezygnację, odszedł ze stanowiska, umotywował to względami osobistymi. Wiemy, że chce zająć się pracą naukową bardziej, to jest także doktor, więc ma tytuł, stopień naukowy. Chcę pana przekonać, że tak młody dowódca, inspektor rezygnuje z kariery w policji i chce się poświęcić pracy naukowej? Ja nie chcę do niczego przekonywać, tylko mówię to, co mogę powiedzieć, bo to wiem, bo to wynika z faktów, natomiast wszelkie domysły, oczywiście może pan redaktor snuć, ale ja jakby w tym panu nie pomogę. Nic więcej na ten temat nie potrafię powiedzieć, bo nic więcej nie wiem, nic więcej nie ma w tym według mojej wiedzy. Natomiast obecnie jest pełniący obowiązki komendanta stołecznego policji, zastępca. No a w nieodległym czasie nastąpi powołanie nowego komendanta. To już będzie chyba czwarty, panie ministrze, komendant stołeczny po 2015 roku. Źle się coś tutaj w tej warszawskiej policji dzieje, bo ten gorący stołek jest bardzo... Panie redaktorze, ale czy coś się złego dzieje w stołecznej komendzie policji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie policji? Nie. Policja stołeczna wykonuje bardzo dobrze swoje zadania, czego dowody mamy na co dzień i podczas ważnych wizyt, ważnych wydarzeń, także zewnętrznych i podczas najróżniejszych demonstracji, które się odbywają wszystkim, niezależnie od koloru, sztandarów, które niosą, czy haseł wygłaszanych, policja zapewnia bezpieczeństwo. Ale stabilności dowództwa nie ma. A tylko reaguje wtedy i słusznie, że reaguje, musi reagować, będzie reagować, kiedy ktoś narusza prawo. Natomiast
Panie redaktorze, nikt nikogo nie zmusi do pozostawania na stanowisku, jeżeli ktoś składa rezygnację, ma do tego przecież prawo. Panie ministrze, to jeszcze krótko, PAP informuje, że jutro spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w sprawie rekonstrukcji. Słyszał pan już o tym spotkaniu? Od pana. Pierwszy raz się pan dowiaduje. Od pana, panie redaktorze. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące ustawy, którą Sejm się teraz zajmuje. Panie ministrze, po co inspektor Biura Spraw Wewnętrznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ma mieć uprawnienia do wydawania poleceń, dyspozycji policjantom bez powiadamiania nadzorujących czy szefostwa tych funkcjonariuszy? Po co ta ingerencja nie tylko kontrolna, ale także możliwość wydawania dyspozycji? Jest tam taki zapis ustawowy, że inspektor BSW w MSW może wydawać dyspozycje policjantom. Chyba pan redaktor niedokładnie jakiś przepis odczytał. Nie ma takiego zapisu. Natomiast podległość Biura Spraw Wewnętrznych będzie podległością bezpośrednią, oczywiście w znaczeniu organu, ministra jako organu, pod ministra spraw wewnętrznych. Natomiast wykonywać będzie zadania te codzienne minister spraw wewnętrznych przy pomocy, tak jak to dzisiaj jest, przy pomocy aparatu, jakim jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy pomocy inspektora nadzoru wewnętrznego. I będzie mógł wydawać dyspozycje polecenia policjantom, czy tylko ich kontrolować? Panie redaktorze, będzie wydawał dyspozycje i polecenia podległym sobie funkcjonariuszom i ekspertom Biura Spraw Wewnętrznych, Biura Nadzoru Wewnętrznego, przepraszam, bo ale to nie gdzieś nazwa. W Komendzie Powiatowej czy w Komendzie Wojewódzkiej. I podległych mu Biur Spraw Wewnętrznych, które mają swoje struktury centralne i mają swoje struktury w województwach. Natomiast nie będzie zarządzał policją. Policją będzie zarządzał komendant główny, komendanci wojewódzcy, komendant stołeczny, komendanci powiatowi, miejscy, szefowie komisariatów, posterunków policji, naczelnicy wydziałów itd. Oni itd. będą ubezwłasnowolnieni trochę tym, że zawsze ktoś z MSW, inspektor z MSW może przyjechać do nich? To będzie, mam nadzieję, ich inspirowało do dobrej służby, lepszej jeszcze niż dotąd, do prawidłowego postępowania, do zachowywania standardów, zgodności z prawem. Żeby minister mógł odpowiadać za funkcjonowanie służb, za nadzór nad nimi, musi mieć instrument. Ten instrument właśnie daje Biuro Nadzoru Wewnętrznego i podporządkowane Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego Biura Spraw Wewnętrznych w Policji oraz w Straży Granicznej. A to nie oznacza, że wtedy minister nie ufa komendantowi głównemu, którego przecież też nominuje, który jest jego człowiekiem? Panie redaktorze, a czy pan ma do kogoś takie bezgraniczne zaufanie stuprocentowe? Zaufanie jest, ale według zasady ufaj i sprawdzaj. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz ja chcę, bo nie chciałem rozmawiać przy wszystkich. Tak. Mogę już? Tak. Panie ministrze, ja chciałem zapytać o działalność rzekomego detektywa Rutkowskiego, który nie ma żadnej licencji, jednocześnie wykonuje akcje, które są po prostu chyba niezgodne z prawem, po prostu wchodzi tam, gdzie powinna być policja. Czy nie należałoby, aby służby, w tym wypadku policja i inne służby, zajęły się tym panem? Mam pewną trudność w odpowiedzi na to pytanie, panie redaktorze. Mnie działalność pana Rutkowskiego jako detektywa specjalnie nie przekonuje, nie zachwyca, i to od dawna. Ale to jest mój własny pogląd na to. Natomiast jakimi uprawnieniami on dysponuje, musiałbym sprawdzić, bo tak na korytarzu sejmowym panu na to nie jestem w stanie odpowiedzieć. Oczywiście mam nadzieję, że działa zgodnie z prawem, a jeżeli przekracza wydane mu zezwolenia czy licencje, no to oczywiście reakcja być powinna, ale to jest teoretyczna odpowiedź. W praktyce nie jestem w stanie panu tej odpowiedzi udzielić. Mogę obiecać, że sprawdzę to, co leży w kompetencjach MSWiA.